Cześć, tutaj Mateusz. I Marzyna, rozmawiamy o ustawieniach. Czy zdarza nam się czasami patrzeć na swoje życie z takiej perspektywy, siedzenia na fotelu pasażera? Czy mamy takie poczucie czasami, że życie toczy się, bierzemy w nim udział, ale tak naprawdę trochę jakbyśmy stali obok? Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o staniu koło swojego życia. Pomysł na dzisiejszy odcinek przyszedł. Od jednej z naszych słuchaczek, albo nawet więcej niż jednej, ponieważ w naszych komentarzach pojawiło się przynajmniej raz taka, takie pytanie dotyczące właśnie stania obok swojego życia. I kiedy sobie przechodziliśmy przez te komentarze, ten temat właśnie jakoś w pewnym momencie nam się tak wypił, stwierdziliśmy, że to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat i na pewno bardzo wielu osobom tutaj może coś ciekawego przynieść. Tak, czasami tak jest. Czasami mamy takie poczucie, że życie się odbywa jakby obok. Czasami mamy takie poczucie, że moglibyśmy coś zrobić więcej, moglibyśmy coś zrobić lepiej, ale z jakiegoś powodu tego nie robimy. I możemy mieć wtedy takie przeświadczenie, że coś z naszym życiem jest nie tak. A czasami, idąc nawet głębiej, możemy czuć, że żyjemy nie swoim życiem. I wtedy mówimy, że stajemy jakby koło swojego życia. To jest bardzo dobre określenie. A ty tak czasami czujesz? Masz takie poczucie? Miałem. Miałem takie poczucie. Rzeczywiście to też odnosiło się do mojego życia nie w tym momencie, ale na pewno kilka lat temu. Wiem, że dosyć często odczuwałem takie, miałem takie wrażenie, jakbym się spóźniał. Jakby wszystkie ciekawe rzeczy, które, w których mogłem wziąć udział. Nawet jakieś projekty, czy no cokolwiek, coś, co, co by miało, naprawdę przyniosło mi jakąś wartość, odbywało się, ja na przykład dowiedziałem się za późno. Miałem też takie wrażenie, że ludzie wokół mnie przeżywają swoje życie w pełni, na przykład podróżują, rozwijają się, umieją w jakiś sposób fajnie spędzać czas, czy wchodzą w jakieś relacje. Ja natomiast miałem wrażenie przez bardzo wiele lat, że no właśnie stoję jakby obok tego, że życie jakby biegło. Ja, kojarzyło mi się to zawsze z takim pociągiem, który jedzie, a ja tylko stoję obok torów i patrzę, jak on przejeżdża obok mnie. I tylko patrzy się przez okna, co tam się dzieje w tych wagonikach, natomiast ja jakbym był gdzieś za jakąś trochę ścianą. To się potem zmieniło, ale faktycznie przez, przez długi czas miałem takie poczucie, że, że, że gdzieś tam to życie się toczy, a ja gdzieś jestem tutaj. I to też chyba głównie skupiało się na takim patrzeniu w przeszłość. Kiedy zastanawiałam się o, swoje, o tym, jak, gdzie jestem w tym momencie, co do tej pory zrobiłem, to miałam takie często poczucie, że, no, że mógłbym zrobić więcej, że nie mam poczucia, że faktycznie korzystałem z tych sytuacji, z tych okazji w swoim życiu tak, jakbym mógł. No właśnie, tak jakbym żył na 10%. Jeżeli mamy takie w sobie przeświadczenie, że coś nas ominęło, to może być tak, że żyjemy w przeszłości. Może być coś takiego, że coś z przeszłości nas zatrzymało. I jesteśmy tam, i wtedy dajemy swoją energię w zdarzenie czy doświadczenie, które, którego już nie ma. A my zamiast iść do przodu, jakby rozliczyć się z tym, co było, czyli zauważyć to, zobaczyć, jaką lekcję mamy z tego wyciągnąć. Jeżeli jest tutaj coś do uwolnienia, to uwolnić. Jeżeli tego nie zrobimy, to wtedy mamy takie poczucie, że coś nas omija, a czas biegnie. Czas jest największą wartością w naszych czasach. Żyjemy w zasadzie w, takich, w takim momencie, kiedy możemy doświadczać różnych dobroci tego świata, możemy sobie pozwolić często na wiele, ale nie możemy kupić czasu. Dlatego też ważne jest, żeby skoncentrować się na tym, co jest tu i teraz, i korzystać z tego, co mamy pod ręką. Bo. Snujemy sobie takie wizje tego co zrobimy jak będziemy coś mieć. Czyli jak będę mieć pieniądze, jak będę już mieć świetną pracę, to wtedy będę wyjeżdżać. I wtedy też się zawieszamy jakby w takim myśleniu o przyszłości. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że to jest dla nas napędzające, że jest to dla nas inspirujące i nas wiesz, tak ciągnie po prostu do działania. Natomiast jeżeli my tylko sobie żyjemy w takim świecie Trochę marzeń, trochę takiej iluzji, myślenia, co by było, gdyby gdzieś tam kiedyś coś, to się zatrzymujemy i nie czerpiemy z tego życia tego, co jest przy nas. I mamy wtedy czasem takie poczucie, że ktoś coś zrobił, komuś się coś udało, a my stoimy w miejscu, bo nie działamy, nie robimy tego ruchu do działania. Z drugiej strony możemy być zawieszeni w tej przeszłości. Czyli tam się coś wydarzyło, na przykład skończył się jakiś związek, który był dla nas ważny, minęło wiele lat, a my ciągle rozpatrujemy i rozpamiętujemy, co mogliśmy zrobić inaczej, co tam było dobrego, co tam było niedobrego, co, jakie mogliśmy podjąć inne decyzje. I to nas wtedy blokuje i nas zatrzymuje. Dlatego, jeżeli mamy takie poczucie, że stoimy koło naszego życia, to trzeba zobaczyć, gdzie to nasze życie jest i gdzie ono nam ucieka? Zgadzasz się ze mną? Ciekawe jest, co zapowiedziałaś o tym zatrzymaniu przy jakichś poprzednich związkach, przy jakichś sytuacjach, takim rozpamiętywaniu. To brzmi jak taka rzecz, która się może często zdarzać. Tak? Coś się kiedyś wydarzyło, nawet jakaś sytuacja, która mogła być nawet zależna od nas, jakiś coś, co rozpatrujemy jako błąd, czy na przykład jakaś niewykorzystana sytuacja, czy faktycznie jakiś związek, który się rozpadł, utrata kogoś bliskiego. I tutaj możemy rzeczywiście mieć takie zakotwiczenie, nie? Tak bym to nawet nazwał. Tak. Taka sytuacja, w którą byśmy cały czas odtwarzali, i mimo, że ten czas idzie do przodu, to my tak naprawdę jakbyśmy się zatrzymali w takiej pętli, cały czas jakby byli bardziej obecni w przeszłości niż tutaj teraz. Trzeba pamiętać, że gdybyśmy mogli podjąć jakieś inne decyzje, to byśmy je podjęli. To, co się wydarza w danym momencie, jest wypadkową różnych sytuacji, Różnych postaw, pewnie czasami wielu ludzi, i to jest właściwe na dany moment. Jeżeli będziemy rozpamiętywać, że mogli, mogliśmy na przykład zmienić się, postępować w tej relacji inaczej, wtedy nie mogliśmy, bo gdybyśmy mogli, to byśmy to zrobili. I jeżeli będziemy patrzeć na podejmowanie decyzji w taki sposób, jak ja na przykład patrzę, że jeżeli podejmuję jakąś decyzję, to przyjmuję, że to jest właściwa, jedyna decyzja na ten moment. I to mi pozwala przyjąć z kolei odpowiedzialność za to, co się wydarzy, bo mogę się pomylić, oczywiście konsekwencje mogą być różne, ale ja jako dorosła wtedy biorę odpowiedzialność za to, co się wydarzy w przyszłości w wyniku tej decyzji, którą podejmę, ale z drugiej strony daje mi to też takie poczucie, że nawet jeśli się okaże, że to był błąd, to nie będę miała poczucia winy, bo wiem, że na tamten moment podjęłam właściwą decyzję. To jest coś, co mnie osobiście pozwala bardzo iść do przodu, nawet w sytuacjach, które są dla mnie niewygodne i niekomfortowe. I nie pozwala mi, wiesz, jakby zaczepiać się w tej przeszłości. I myślę, że to jest postawa, która wnosi do mojego życia bardzo dużo dobrego. Bo jest oczywiste, że ja też doświadczam różnych trudności, też się nieraz mylę, też yy, przepracowuję różne sprawy związane z rodziną, ze związkiem, yy, z synem. To jest oczywiste, ale od tego, jakie my przyjmiemy postawy do tego, żeby przyjąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, będzie zależało, w jakim będziemy żyli też komforcie. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ żeby to było tutaj oczywiste, tak? Nie wystarczy samo to, że ja sobie powiem, że podjęłam decyzję, która była właściwa, bo później jakby konsekwencje mogą być różne. Ale myślę, że to jest też fajny pierwszy krok, wiesz? Tak czuję. Czy powinniśmy sobie umieć wybaczyć jakieś właśnie sytuacje czy decyzje, czy to co właśnie spowodowało, że się tak zatrzymaliśmy? No bo często to wracanie łączy się z jakimś bólem, żalem. Tak, jakimś takim poczuciem niesprawiedliwości. Zazwyczaj nie, nie znam sytuacji, w której ktoś by się zakotwiczył w dobrych wspomnieniach, tylko bardziej właśnie w tym takim czymś, co jest ciężkie, trudne. Dobre pytanie. Gdyby spojrzeć tak od strony hellingerowskiej, to Bert Hellinger mówił, nie ma co wybaczać. Natomiast ja mam takie podejście faktycznie, że jeśli jesteśmy gdzieś zawieszeni, to bardzo często łatwiej jest nam. Spojrzeć w takim wybaczeniu w stosunku do innej osoby niż do nas samych. My sami mamy najczęściej do siebie najwięcej zarzutów. Oczywiście, bardzo często obserwuję wtedy, kiedy nie mamy dojścia do swojej mamy, dojścia do swojej taty, to tam jest też dużo złości, dużo takiego wewnętrznego oporu, ale my sami bardzo siebie krytykujemy. Bardzo wysoko stawiamy sobie podprzeczki, i czasami trzeba by było przyjąć taką postawę, myślę, wybaczającą sobie, a tak na co dzień być dla siebie w takiej większej dobroci i patrzeć na siebie łagodniej. Może być tak, że to zatrzymanie również wiąże się z jakąś traumą z dzieciństwa, z przeszłości, która no tak właśnie rzutuje na nasze całe życie? Oczywiście, że tak. Traumy nas zawsze zatrzymują. I co wtedy? Dopóki nie przepracujemy traumy, tutaj oczywiście psychoterapia, ustawienia systemowe i różne inne metody pracy, to ta trauma będzie nam się odtwarzała i będzie nam co jakiś czas pokazywała się, wychodziła na powierzchnię. Jeżeli żyjemy gdzieś tak obok, to często mamy do czynienia. Z takim poczuciem jakiejś takiej pustki, że coś jest niewypełnione. Pustka oczywiście może prowadzić do depresji i do różnych innych trudności. Ta pustka może być związana z tym, że ktoś na przykład w rodzie jest nieprzyjęty. I my teraz czujemy pustkę kogoś, kto jest wykluczony. Czujemy pustkę po jakimś abortowanym dziecku. I tu dochodzą już różne tematy ustawieniowe. Oczywiście w każdy człowiek to inna historia, więc nie będzie tutaj jednej dynamiki, co często podkreślam. Warto jednak przyjrzeć się temu, jeżeli mamy takie poczucie, dlatego że pustka nam zabiera taką radość życia. I to jest taka radość życia codzienna. A chcielibyśmy żyć w jak najlepszym komforcie. Chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne. A czasami jest tak, że nie mamy siły. Czyli nasza energia życiowa jakby płynie gdzieś indziej, płynie do kogoś innego, płynie do jakiejś osoby, przy której jest trudne doświadczenie. I jak to zauważymy, jeżeli uwolnimy to, popłynie tam miłość, wtedy mamy szansę stanąć do tego życia, właśnie o którym mówiłeś, nie na 10%, tylko stanąć do swoich 100%. Bo o to chodzi: żeby żyć swoim życiem i życie na 100%. A jak to wygląda u osób, które mają takie poczucie, że ich życie już się kończy, że nie zdążyły czegoś zrobić w swoim życiu? Tak? Że to też może być jakąś podstawą takiego trochę kryzysu wieku średniego albo wielu kryzysów. tak? To nie muszą być osoby, które są rzeczywiście u schyłku życia, ale takie, takie punkty, kiedy patrzymy do tyłu i zdajemy sobie sprawę, że coś już nas ominęło, co nigdy nie wróci. Tak? Na przykład już nigdy nie będziemy mieszkać w akademiku na studiach, tak? już jakby skończyło się jakiś etap naszego życia młodzieńczy, czy jakaś taka młodość, tak? już, już, same rzeczy, których już nie doświadczymy. Czy to też jest takim, takim, takim rzeczą, która nas może blokować, zatrzymywać i sprawiać, że my się tak bardzo fokusujemy na tym, co, co właściwie już jest trochę utracone? I mamy wrażenie też takie, że nie skorzystaliśmy z tego, kiedy to było dla nas dostępne. Ja mam takie poczucie, że różne wyzwania przynależą do osób w różnym wieku. Często osoby dojrzałe zwalniają tempo życia, ale czy możemy tu mówić o jakiejś stracie? Ja sama czuję, że 10 lat temu byłam osobą, która miała jakiś większy napęd wewnętrzny, jakieś moje życie było takie bardziej w ruchu. A teraz mam poczucie, jakby ten silnik trochę zwolnił. Ale czy to jest coś takiego, że mam poczucie jakiejś straty? To myślę, że nie. Spójrzmy na swoje życie z takiej perspektywy: co mogę zrobić teraz, tu w tym momencie, kiedy mam tyle lat, ile mam. Jesteśmy w świecie takich możliwości, że kiedyś na przykład kończyły studia osoby w określonym wieku, później już się mówiło: O to już jest za późno. A teraz mamy uniwersytet trzeciego wieku, prawda? Więc w zasadzie, czego my takiego nie możemy zrobić, albo zastąpić czymś innym, co może dać nam równie dużo radości. To tylko za zależy od naszej odwagi, od tego, na co my się odważymy. Są osoby, które nigdy nie wyjeżdżają za granicę, ponieważ się boją. Boją się, że sobie nie poradzą na lotnisku, nie poradzą sobie z językiem. A czasami taka osoba nagle czuje, że to jest właściwy moment i wyjeżdża, i zaczyna widzieć, że może sobie poradzić, widzi, że ma tą siłę, żeby znaleźć rozwiązania, nawet jeżeli coś stanie na jej drodze. I tak to jest z życiem, więc za późno, tu bym była ostrożna z tym za późno. Jeżeli czujemy, że może coś nie wypada, to trzeba się przyjrzeć rodzinie. O co tu chodzi? Dlaczego nie wypada? Bo czasami się mówi, żeby, że na przykład starsze kobiety to jednak powinny się ubierać w taki sposób bardziej zakrywający na przykład wszystko. A ja się na przykład z tym nie zgadzam. Bo uważam, że każdy powinien żyć w taki sposób, żeby żyć w tej pełni. I jeśli jakaś kobieta żyła w rodzinie, gdzie mówiło się, że dziewczynka musi być grzeczna, to o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku podcastu, jeżeli ktoś żył w rodzinie, gdzie musiało być wszystko pozakrywane, wszystko takie bardzo porządne, i nagle, na przykład, taka kobieta ma 50-60 lat, i nagle się budzi w niej, że chce pokazać swoją kobiecość, to czemu nie? Ja wtedy mówię, zapraszam serdecznie, jesteś teraz przy sobie i rób to, co czujesz. Dopóki nie robimy komuś krzywdy i dopóki jesteśmy w zgodzie ze sobą, to. To jest właśnie życie pełne życia. I jeśli teraz sobie wymyślimy coś, co chcemy robić, to spróbujmy chociaż, żebyśmy wiedzieli, jak to jest. Bo jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli, jak to jest. To jak powinniśmy zacząć żyć pełnią życia? Bo to tak fajnie brzmi, ale co to znaczy, jeżeli mamy, mamy taką osobę, która. Uświadamia sobie w tym momencie właśnie, że ona rzeczywiście stoi obok swojego życia, że ona zmarnowała tyle lat, jakby patrząc na to swoje życie przez taką szklaną szybę, chciałaby wejść do tego życia, zacząć być w centrum swojego własnego świata. To co mogłaby zrobić? Myślę, że przede wszystkim zacząć od jakiegoś małego kroku. Bo rzucanie się na głęboką wodę wiesz, jednym będzie to służyć, a dla innych będzie to za dużo. Więc przyjrzeć się, co mnie ominęło, co chciałabym zrobić, czy chciałbym zrobić w tym momencie i dać sobie szansę, i zacząć od tych małych kroków. Jak raz wyjdzie, to potem następną rzecz będzie nam, czy następny cel będzie nam łatwiej zrealizować. I wtedy będzie to rosło, będzie tego więcej. Przede wszystkim obserwujmy, co jest wokół nas. Jeśli marzymy o dalekich podróżach, a z jakiegoś powodu nie możemy tego zrealizować jeszcze, to zobaczmy, co możemy zrobić, żeby poczuć tą radość z podróżowania w tych warunkach, w których jesteśmy. W Polsce też jest pięknie. I odczucia takie dla nas, związane z odpoczynkiem, ze zrobieniem czegoś dla siebie, z relaksem, mogą być bardzo porównywalne do tego, jakie mamy poczucie, że jak wyjedziemy gdzieś tam, to. Będzie wtedy jakoś super. Więc życie przede wszystkim tu i teraz. Natomiast jeżeli czujemy, że to zatrzymanie jest takie silne, że nie możemy zrobić kroku do przodu, to na pewno trzeba tutaj coś zrobić w kwestiach pracy nad sobą. Bo to też nie chodzi o to, żebyśmy robili coś, że teraz nagle taki zryw ja zrobię, ale na siłę, przez siłę. Wiesz, co innego jest wchodzenie w opór, kiedy pokonujemy coś w sobie, że nie mogliśmy, teraz już dajemy sobie szansę, ale czasami są tak silne zatrzymania i to jest tak ciężkie, że trzeba to po prostu przepracować. A jak się zmieni nasze życie, jeżeli to przepracujemy? I mówię tutaj o takich trudnych sytuacjach, kiedy rzeczywiście trudne dzieciństwo, czy jakaś trauma, czy coś takiego rodowego sprawiło, że taka kobieta, która powiedzmy ma 40 kilka lat, zaczyna się uwalniać z tego i dopiero zaczyna jakby otwierać się na to życie. To jakby jak może się zmienić jej życie wtedy? Każdego życie zmieni się inaczej. Zmieni się na tyle, na ile sobie każdy z nas pozwoli. I to jest generalna zasada. Przychodzą czasami do mnie osoby, z którymi pracuję, z tym samym tematem. Jedna osoba potrzebuje więcej czasu, żeby stanąć i osiągnąć to, czego oczekuje, a czasami potrzebuje tego czasu więcej. Jest to bardzo różnie, więc w zależności od tego, jaka jest nasza gotowość i ile włożymy też w to, wiesz, takiej energii, bo praca nad sobą to nie jest tylko takie, że sobie tutaj porozmawiamy, bo na sesji my rozmawiamy, ale później po sesji są całe godziny, Dni, czasami tygodnie, kiedy przychodzą różne sytuacje i stawiają nas do tego, żebyśmy może zareagowali inaczej, żebyśmy postawili czasem jakąś granicę tam, gdzie nie, nie potrafimy, czasami powiedzieli nie, co jest też bardzo trudne. Czy możemy też się zatrzymać w naszym życiu, ale patrząc w przyszłość, bo widzę tutaj takie dwie możliwości. Jednak ktoś cały czas Myśli o swojej dalekiej przyszłości, na przykład o starości, i odmawia sobie wielu rzeczy, ponieważ bardzo boi się, nie wiem, biedy na starość. Coś takiego, nie? Albo odmawiam sobie rzeczy teraz. Dajmy na to wycieczki, którą ktoś mi oferuje. Ktoś mi oferuje teraz wyjazd do Włoch. Ja sobie mówię: Nie, teraz nie pojadę, ale pojadę za rok, albo pojadę za dwa lata. Czyli takie rzeczy, które. Odsuwamy od siebie, ponieważ mamy takie złudne poczucie, że jeszcze mamy czas, że zdążymy to zrobić następnym razem. Czyli tak cały czas coś. Mam takiego przyjaciela, który, którego największym marzeniem jest otworzenie własnej restauracji. I on mówi, że to zrobi w przyszłości. I zastanawiam się zawsze, kiedy ta przyszłość nadejdzie, ponieważ jeśli będzie miał 60, 70 lat, no to już nie będzie miał na to siły. A teraz tego nie chce zrobić, bo myśli o przyszłości. Coś takiego. A druga sytuacja, w której. Taki strach przed przyszłością nas wstrzymuje. Na przykład ktoś może bać się wojny. Taki temat trochę aktualny. Planuję, nie robię nic większego, ponieważ może będzie wojna. I nie wiem, tak? Nie kupię teraz mieszkania czy domu, ponieważ może będzie wojna i będę musiał uciekać. I to jest taki, wydawałoby się, trochę abstrakcyjny strach, który jednak dosyć często się pojawia w rozmowach z moimi znajomymi. To nie jest w ogóle abstrakcyjny strach. To jest ten lęk, który mamy od swoich przodków. Nasi przodkowie doświadczali wojny. Mm, no tak. I my to mamy w sobie. I w zależności od tego, jakie historie za tym stoją w konkretnej rodzinie, tyle tego lęku, niepewności i obaw będziemy mieć w sobie. I to niesiemy ze sobą. Ja mam takie poczucie, że jeżeli coś jest dla nas dane, to my mamy w sobie Coś takiego, że ja wiem, że to jest odpowiedni moment. Natomiast jeżeli ja czuję, że mam jeszcze takie wahanie, że coś gdzieś zrobię kiedyś, to może być tak, że ten moment jeszcze nie jest odpowiedni. Może wtedy warto przyjrzeć się, zobaczyć, co stoi za tym zatrzymaniem, to co rozmawiamy, ale z drugiej strony robienie czegoś na siłę tylko dlatego, że czas mi ucieka, też nie jest dobrym rozwiązaniem. Bo później możemy mieć z kolei takie poczucie, że chciałem, czy chciałam za szybko i to jest zbyt intensywne i nie mogę tego unieść. Te tematy, czy tak związane z pracą, czy z, ze zmianą pracy, czy z zarabianiem, czy z jakimiś nowymi projektami, przeprowadzką, zmianą miejsca zamieszkania, wyprowadzeniem od rodziców. To są tematy, które pojawiają się i my już wiemy, że to jest odpowiedni czas i tak z reguły się dzieje. Oczywiście będą jakieś odstępstwa od tego, co mówię, ale tak ja obserwuję jeżeli będziemy ciągle coś odkładać na kiedyś, na przyszłość, to najprawdopodobniej jest to jakiś schemat, który też podchodzi chodzi od naszych przodków, bo teraz przyszłość jest tak niepewna, że Odpowiedni moment jest wtedy, kiedy poczujemy. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Ale ciekawa jestem, czy czy nasi słuchacze zgodzą się tutaj ze mną. Na pewno część się zgodzi, na, a część będzie miała inne zdanie. To, to mhm. też jest chyba taka trochę filozofia każdej pojedynczej osoby. Nie? Mnie się wydaje, że tak jak mówisz, zgadzam się z tym, że przychodzi dobry moment. I ja wiem, że to jest ten moment. I nawet nie trzeba tego planować. Ale z drugiej strony też teraz przyszło mi na myśl, że takie odkładanie rzeczy na przyszłość trochę może dawać takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że ta przyszłość jeszcze nas czeka w jakiś sposób. Że nie osiągniemy tego, co właściwie zaplanowaliśmy na swoje życie i nie wiemy, co potem. Bo to też jest takie dziwne poczucie. Tak mi teraz przyszło na myśl, że co jeżeli ja osiągnę wszystkie swoje cele teraz, czy swoje plany, co się stanie ze mną dalej, tak? Czy. Czy moje życie się w jakiś sposób skończy, bo ono już będzie dopełnione? A tak? Przynajmniej mam takie złudne poczucie, że coś mnie jeszcze czeka w przyszłości. Tak teraz pomyślałem. Nie wiem. A myślisz, że jest jakiś, jakaś określona ilość celów do zrealizowania? Dobre pytanie. Nie wiem. Bo ja mam na przykład tak, że jeżeli mam coś zaplanowane na ten rok, na ten załóżmy 2024, jak to zrealizuję. To zanim skończę to realizować, to już się zastanawiam nad następnymi, mm -hmm. to rozmawialiśmy, był taki któryś odcinek na temat celów, mm -hmm. i tam rozmawialiśmy o tym, że niektóre osoby dopingują cele krótkoterminowe, a niektóre długoterminowe. Tak, 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 tak. tak. To były rozmowy o w okolicach Sylwestra chyba, tak? O ja na przykład tak, należę do osób, które dopingują bardziej cele krótkoterminowe. I mam takie poczucie, że tego mi nigdy nie zabraknie. Mhm. A bardziej bym szła w tym kierunku, czy ja je zdążę wszystkie zrealizować. Mhm. No, ale to jest takie, właśnie, bardzo motywujące podejście. No, no tak, ale zobacz, bo patrz, już co się teraz dzieje. Jeżeli mówisz, że się tutaj wszystkie wypełni, no to co dalej? Zobacz, wchodzimy w taką energię braku trochę. No, takiego końca. Takiego końca, że jak, jak już zrealizuję, to co potem? To nie, to teraz spróbujmy to. Przetransformować, mm -hmm. że zawsze będę mieć tyle do zrobienia, że jestem w tej energii wtedy dobrobytu. I to jest energia dobrobytu wtedy, tak, kiedy, kiedy dążymy do tego, planujemy, czekamy na coś i wiemy, że tam jest coś dalej dla nas, tak? I już nie możemy tak. się oczekać. No. Bo na tym polega rozwój. Żebyśmy my się rozwijali, to musimy mieć różne doświadczenia. Najpierw robimy jedno, potem drugie, potem wymyślamy sobie coś trzeciego. Coś w międzyczasie nam się pojawia, i wtedy jesteśmy w rozwoju. I wtedy mamy też takie poczucie, że żyjemy. No właśnie, wtedy jesteśmy w życiu, tak? Nie stoimy obok, tylko po prostu bierzemy życiu. aktywny udział w swoim własnym życiu. Sami je przeżywamy, a nie jesteśmy tylko obserwatorami. Tak, dokładnie tak. To chyba bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy dzisiaj. Sami sobie odpowiedzieliśmy na to pytanie z początku. Tak, czuję. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie, piszcie. Dzwoncie, przychodźcie na warsztaty, jeżeli czujecie. Zapraszam też na sesje indywidualne i do usłyszenia. Dzięki Mateusz, dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.